Cześć! Spotykamy się na kanale megadyskont.pl, a ja chciałabym Wam pokazać zestaw ze świnką Pepą, park rozrywki ze spiralną zjeżdżalnią. W tym zestawie mamy bardzo dużo atrakcji, cały park rozrywki i tutaj jeszcze dodatkowo jedną karuzelę, ale oczywiście mamy figurkę świnki Pepy, która zgina nóżki i porusza rączkami. Jest gumowa i ma czerwoną taką bluzeczkę, sukienkę ze słoneczkiem. Park rozrywki jest bardzo kolorowy, ma kolorowe różne karuzele, a także atrakcje w środku. Tutaj widzimy też parę zabawek i kolorowe rzeczy, o których za chwilę opowiem. Zacznijmy od góry. Możemy postawić na samej górze świnkę Pepę, a następnie może ona zjechać po spiralnej zjeżdżalni prosto do piaskownicy. Tutaj, jak już widzicie, świnka zaczęła lepić zamek, budować zamek. Ma tutaj swoje przyrządy, wiaderko oraz łopatkę. Ale później na przykład, jeżeli będzie chciała, to może sobie zrobić zdjęcie. Jako pomidor. Albo marchewka, do której się nie mieści, więc to miejsce będzie na mniejszą świnkę. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy szyld z napisem właśnie świnka Pepa. Świnka może sobie teraz pobawić się na karuzeli. Musimy ją umieścić tutaj, żeby nie wypadła. I ta karuzela nie dość, że się kręci, obraca, to jeszcze tak się troszeczkę chwieje. Ma tutaj parasolkę, która osłania przed słońcem. I mamy takie pokrętło z boku, którym uruchamiamy karuzelę. Jeżeli świnka nie będzie miała dość atrakcji, może pójść jeszcze na sam koniec do żółtej karuzeli. W każdej karuzeli są dwa miejsca, więc świnka nie będzie sama. Na razie mamy tylko jedną figurkę, więc ja Wam pokażę to z jedną figurką. I kolejna atrakcja, która również się kręci, ale się trzęsie. Na samym końcu świnka może jeszcze iść do pokoju luster i zobaczyć swoje śmieszne odbicie w każdym z luster. Zobaczymy, czy jest wyższa, szczuplejsza, czy może jeszcze troszeczkę grubsza, albo czy ma zniekształconą twarz. Zestaw ze świnką Pepą jest na pewno wspaniałym prezentem dla młodszych dzieci, a możecie go kupić na megadyskont.pl. Serdecznie zapraszam.